Dawid Konarski. Odetchnęliście po tym pierwszym meczu rewanżowym z Iranem? No na pewno, no trochę tak. No myślę, że po tym drugim secie to trochę takie ciśnienie z nas zeszło i te kolejne dwa wyglądały już zdecydowanie lepiej niż ten pierwszy czy drugi. No i to nas na pewno cieszy. No wiedzieliśmy, że potrzebujemy tutaj zwycięstwa najlepiej za 3 punkty, bo wiemy jak się toczy drugi pojedynek. Wczoraj Brazylia wygrała z Włochami i tak naprawdę nie do końca wszystko jest w naszych rękach, ale jeżeli my zrobimy wszystko co w naszej mocy, no to będziemy mogli być z siebie zadowoleni. Jeżeli wygramy jutro najlepiej bez straty seta, no to będzie trzeba ściskać kciuki za Włochów, żeby urwali chociaż 2 sety. Czyli to nie jest tak, że straciliście już wiarę, nadal walczycie jeszcze o awans do turnieju finałowego w Florencji? Na pewno, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, a tak jak mówię, no tak siatkówka pokazała nieraz, że trzeba walczyć do końca i jeżeli jutro my wygramy, to później już tylko trzeba liczyć na Włochów, co też nie jest tak oczywiste, że Brazylia pokona drugi raz. Oglądaliście w telewizji ten mecz, czy jakieś skróty może potem? Tak, no, oglądaliśmy fragmentami ten mecz i na pewno Włosi mogą zagrać jeszcze zdecydowanie lepiej. Wiadomo, że Brazylia też już gra lepszą siatkówkę, ale Włosi na moje nie zagrali jakiegoś super meczu, oprócz Iwana Zajcewa, który grał na swoim poziomie. No ale cóż, no, na tym się nie koncentrujemy. Najpierw musimy teraz szybko odpocząć, zregenerować się i jutro zagrać chociaż tak jak w tych 2 ostatnich setach, ale jeszcze pewnie bez tych przestojów, bo mamy freebole po swojej stronie i nie kończymy tych akcji i tego szkoda. Zamiast powiększać przewagę, to robi się nerwowo i później jest taka końcówka jak w tym ostatnim secie. No, musimy zrobić wszystko, żeby to było po prostu bardziej gładko.